Witam Państwa. Tytuł mojego wystąpienia jest tak naprawdę troszkę inny, jakoś tak. Tutaj organizatorzy go zrobili tak poważnie, naukowo, żeby mnie miał bardzo, bardziej serio. To jest po prostu historia literatury według Jarosława Marka Rynkiewicza. I w ogóle ten tytuł Metodologię Jarosława Marka Rynkiewicza nie przystaje do materii, o której chcę tutaj mówić, bo jest to autor, który zawsze pisał obok czy w poprzek wszelkich teorii i standardów badawczych czy krytycznych. Bez sposób uprawiania refleksji nad literaturą czy historią był często kpiną z tych standardów czy wręcz prowokacją wobec uznanych powag akademickiego literaturoznawstwa. Jego pierwsze ważne dla mnie książki, czyli Juliusz Słowacki pyta o godzinę, Aleksander Prawda jest w złym humorze, powstały w epoce strukturalizmu. Wtedy, gdy czytając historyków literatury, słyszeliśmy przede wszystkim chrzest struktur, chrzest różnych izmów. To wtedy podmiotowość badacza musiała być skrzętnie ukrywana. Dlatego taką rewelacją były właśnie wtedy te książki o XIX-wiecznych pisarzach, wielkich duchach naszej kultury, a także żywych ludziach związanych z konkretnym osoczem własnej egzystencji, standardów społecznych i kulturowych. W porównaniu właśnie z tą historią literatury, która dawała od siebie chrzest struktur i chrzest izmów, historia literatury według Marka Rynkiewicza, właśnie włożona w książkach Juliusz Słowacki pyta o godzinę, czy książce o Fredrze, otwierała nam jakieś okno na substancję życia, też okno na pytania, które po prostu w epoce dyktatu strukturalizmu nie wypadało zadawać. Dla mnie osobiście najważniejszą z książek na temat historii literatury, na temat wieku XIX, książką Jarosława Marka Rynkiewicza jest Żmud. Jest Żmud z lat 80., który otwiera w jego twórczości cały cykl książek, bo już o tym mowa, poświęconych Mickiewiczowi i romantykom. Ostatnio ukazała się, jak wiemy, książka Głowa owinięta koszulą. No i co to jest Żmud? Warto do tego dzisiaj jeszcze raz wrócić. Żmud, jak mówię o to we wstępie, jest to kłębowisko, zawęźlony supeł kołtu. To, co jak pisze, splątane, poplątane, zaplątane. Historia, mówi autor, posługując się właśnie tą metaforą żmuta czy żmutu, to taki właśnie kołtu. Poplątanie samo w sobie, jak pisze. Jeśli historia zaś jest taką właśnie plątaniną, nitek, kłębowiskiem różnych motywacji, emocji, wydarzeń, jeśli historia literatury jest też takim kłębowiskiem, to jak właściwie o niej mówić? Jak ją opisywać? Jak znaleźć na nią sposób? I w tej sytuacji naukowy dystans badacza, który staje wobec tego kłębowiska, wobec żmutu, właśnie swoimi standardami akademickimi, marząc o obiektywnym, że tak powiem, obrazie historii czy literatury, który się z tego wszystkiego dwoi. Ten dystans badacza sprawi, że tak naprawdę ta dynamiczna, wewnętrznie niekoherentna czy sprzeczna struktura będzie dla niego tylko dziwacznym poplątaniem, prawda? Żeby wejść w historię, trzeba wejść w to kłębowisko, trzeba właśnie zeznawać z tego bezpiecznego dystansu. Trzeba czasem niebezpiecznie odsłonić także własne emocje, własną podmiotowość, zaznaczyć swoje stanowisko. No i pamiętać o tym, że historia jest zawsze opowieścią, także historia literatury, że jest to opowieść zawsze czyjaś, ulokowana sytuacyjnie, określona przez kulturę, która powstaje w jakiejś epoce, w jakichś okolicznościach. Oko historyka, choć tak sobie on o tym może myśleć wygodnie, nie jest nigdy obiektywny, nie jest nigdy przezroczysty. Ja, który mówię o literaturze, jestem kimś wyrazistym, oddzielnym i właściwie jeśli to ukrywam, to znaczy, że mam w tym swój własny interes, może nie do końca uczciwy. W Żmudzie autor przekonuje, że historyk, także historyk literatury, właśnie musi się poczuć częścią tego kłębowiska, tego, co spontane. Musi się zadziwić, przestraszyć, ubrudzić nawet, czy oparzyć. Taką moją ulubioną sceną
z tej książki jest scena imaginacyjnego spotkania dwóch historyków literatury wieku XIX, Władysława Bełzy i Piotra Chmielowskiego, jednych z pierwszych właściwie historyków literatury piszących o Mickiewiczu, tworzących standardy jego lektury w wieku XIX. Otóż w scenie ze Żmuta, właśnie Bełza i Chmielowski, odziani w surdut, też troszkowe zbornie, wietry i cwikiery, no właśnie zastanawiają się, czy mianowicie Mickiewicz spał, czy nie spał z panią Kowalską, prawda? Z panią Kowalską, która w tej opowieści XIX-wiecznej o Mickiewiczu, no pełni rolę takiej dobrej duszy siostrzanej, prawda? Która ratuje Mickiewicza po traumie związanej z Marylą Wereszczaku, no a tak naprawdę zdaniem właśnie Chmielowskiego, a jako autora książek o Mickiewiczu czy Bełzy, no nic ich tak naprawdę nie łączyło. I to jest moja ulubiona scena. Wyobrażam sobie tak, jak to właśnie opisuje Jarosław Marek Dunkiewicz. Bełza i Chmielowski w tych surdutach, spodniach w paski, getrach, cwikierach stoją właśnie w tej izbie, gdzie stoi łoże Mickiewicza i pytają, poprawiając na lewo okularny, no spał z nią czy nie spał, jednak nie spał, zachowują taki właśnie bezpieczny dystans, no i też od razu myślą, kontrolując swoją opowieść, co warto z tego, co tu zobaczyli, opowiedzieć, a czego nie warto. Otóż właśnie ta scena znakomicie pokazuje to, o czym już mówiłam wcześniej, prawda? Że historyk literatury, który usiłuje zachowywać dystans wobec własnej opowieści, wobec swoich własnych interesów, wobec tego kłębowiska historii, no jest właśnie skazany zawsze na to, że stanie się w końcu no właśnie postacią z anegdoty, jak ten nieszczęsny, skądinąd szlachetny Bełza i również szlachetny i mądry historii literatury Piotr Chmielowski. Ta narracja, którą prowadzi w Żmucie Rymkiewicz, jest bowiem z zupełnie innej perspektywy prowadzona. To jest taka perspektywa wewnętrzna. Dzięki tej optyce, w tej wizji epoki, wizji XIX wieku odżywają szczegóły, przedmioty, które badacze nazywają często kośćmi czasu. Taka Bazak powiedział, że prawdziwa historia świata to tak naprawdę dzieje kobiet, mężczyzn i przedmiotów. Taką właśnie historię też, także historię literatury spisuje Jarosław Marek Rymkiewicz. Te realia są w Żmucia, także w Bagecie, w następnych książkach z tego cyklu Mickiewiczowskiego są niesłychanie substancjalne. Te przedmioty mówią, przestrzeń mówi, możemy jej dotknąć. Wiemy, jak wyglądało Wilno, po którym chodzi Mickiewicz. Wiemy na przykład, na jaki kolor były pomalowane gmachy stojące przy głównych ulicach. No, dla mnie tam była taka informacja rewelacyjna, że one były żółto-zielone, czyli pomalowane na kolor imperium. Też wtedy dopiero zrozumiałam, dlaczego to w lalce narrator nazywa Warszawę najżółciejszym miastem pod słońcem. No i kończymy czytać Żmuta z wizją białej pończochy i czerwonej podwiązki jednej z bohaterek historii, z bohaterek także literatury ukrytej. Historia przestaje być łatwą literą, abstrakcją, staje się po prostu w ten sposób sferą doświadczenia. Czyli to jest dla mnie jedna z najważniejszych książek właśnie dla tej historii literatury uprawianej przez Jarosława Marka Rymkiewicza. Drugą książką dla mnie niesłychanie ważną, jako dla osoby zajmującej się literaturą w wieku XIX, także zajmującej się polskim modernizmem, jest książka o Leśmianie, czyli książka pod tym Leśmian encyklopedia. To znaczy jest książka prowokacja. Aha, to jeszcze jeśli chodzi o Żmud, to muszę powiedzieć, że Żmud właśnie no, był przez bardzo wielu badaczy romantyzmu w latach 80. przyjęty no, z różnymi sprzecznymi emocjami, znam osobiście profesora właśnie, który no, odchorował Żmuda. No, tak. Właśnie kiedy się dowiedział, że no tutaj uprawianie historii literatury jest zajęciem niebezpiecznym, a może nawet troszkę szalonym. Ale wróćmy teraz jeszcze do Leśmiana, właśnie do encyklopedii. To jest znowu pewna prowokacja wobec standardów wiedzy i naukowości. Prowokacja, bo jak ująć fenomen Leśmiana w encyklopedyczne hasła, no ale też to oczywiście nie jest encyklopedia. Tak naprawdę tę książkę można czytać jako powieść. Powieść zamykają z takiej wewnętrznej perspektywy, tak samo jak Żmud.
bo te hasła, na które tutaj rozpisano twórczość, życie, epokę, kulturę, w której żył Leśmian, są bardzo różne, prawda? Takich haseł jak buty, do takich haseł jak istnienie. No i te hasła można czytać oddzielnie, można czytać razem, można czytać po kolei i wyłania się z tego rzeczywiście fascynujący obraz twórczości Leśmiana. Właśnie dla mnie najważniejsza chyba książka o Leśmianie. Przede wszystkim dzięki temu, że właśnie wychodzą często od drobiazgu, od szczegółu, znowu od jakichś realiów, które się pojawiają w tej poezji, dochodzimy w tej książce do wielkiego filozoficznego serio. Dla mnie odkryciem Jarosława Karolkiewicza w tej książce było ulokowanie myślenia, metafor, poezji, walka o autonomię języka brytyjskiego Leśmiana w kręgu filozofii Heideggera. Do tej pory pisało się przede wszystkim o związkach Leśmiana z Bergsonem, o związkach Leśmiana z Nietzschem. A tu jakby właśnie wykorzystując tę perspektywę wewnętrzną, w tej swojej encyklopedii Jarosław Marek-Rybkiewicz pokazuje nam zupełnie inną możliwość myślenia o Leśmianie, także o tej poezji egzystencji. To są, jak mówię, dla mnie dwie najważniejsze książki, dla mnie jako historyka literatury Jarosława Marka Rynkiewicza. Jak wspominałam, metody uprawiania przez Rynkiewicza refleksji o literaturze to były zawsze metody, które właśnie gdzieś szły w bok, obok, w poprzek, czy na marginesie tych, że tak powiem, znajdujących się w samym środku standardów akademickich sposobów mówienia o literaturze, ale tak się zdarzyło i tak się wciąż zdarza, że ta jego ścieżka obok drogi nagle okazała się traktem, centralnym. Okazała się to postać Nietzscheowa. Tak naprawdę Marek Rynkiewicz to najbardziej awangardowa postać polskiej historii literatury, zwłaszcza w wieku XIX. Bowiem literaturoznawstwo od lat 70. przeszło wiele zwrotów, prawda? Te zwroty opisują profesję literatury, napisanie na ten temat bardzo wiele opasłych tomów, więc po pierwsze poststrukturalizm, dekonstrukcjonizm z praktyką podejrzliwości wobec tekstu, podejrzliwości wobec kanonu. Po drugie, bliżej nas już zwrot kulturowy. Oczywiście także strasznie ważne jest to, co stało się z historią po refleksji Haydna White'a, czyli to otwarcie na mikrohistorię. No i zwrot kulturowy, który każe widzieć nam literaturę w osoczu innych praktyk kulturowych. Przecież to jest to, co tak naprawdę Jarosław Marek Rynkiewicz robił zawsze, pisząc o literaturze. No i całkiem ostatnio zwrot topograficzny, znowu powstała książka na ten temat, prawda? Czyli zwrot, który wiąże literaturę z miejscem traktowanym jako sieć rozmaitych powiązań. No i też kolejny zwrot etyczny. Mówi się w historii literatury o krytyce etycznej, która wraca do porzuconych niegdyś pytań o odpowiedzialność badacza wobec materii, własnej pracy wobec materii jego badań. I otóż tak, gdyby spojrzeć na uprawioną przez Jarosława Marka Rynkiewicza od lat 70. historii literatury w świetle tych zwrotów najbardziej nowoczesnych, najbardziej awangardowych, to nagle okazuje się, że on to wszystko robił właściwie zawsze. On zawsze uprawiał taką właśnie historię literatury, do której w tej chwili polskie literaturoznawstwo, że tak powiem, profesjonalne, przechodzi, czy się w jego obrębie stabilizuje. Po prostu, bo to właśnie w tych książkach, o których tutaj mówiłam, w autorze tych książek można by widzieć patrona czy promotora tych zmian i tych pytań, które się wiążą z tymi zwrotami. Pytań o obowiązki, cele i przyjemności badacza kultury. Zanim w Polsce zaczęto czytać Haydna White'a i jego pracę o narracji historycznej, Jarosław Marek Rynkiewicz pokazywał, że wszystko jest opowieścią. Zanim jednym z autorów polskich bestsellerów humanistyki stały się książki Anker Smitha, autorzy Nuta pokazywał świetnie, jak kształtuje się polska XIX-wieczna wspólnota wyobrażona. Można by do tego jeszcze na przykład dorzucić wątek
geopoetyki. Dziś jest, się bardzo dużo mówi o geografii humanistycznej, o geopoetyce właśnie, o zwrocie topograficznym, które otwierają humanistykę na nowy regionalizm, dla którego ważne są lokalne narracje. No właśnie te lokalne, na przykład narracje XIX-wieczne, wileńskie na przykład, które pojawiają się w książkach Jarosława Marka Rynkiewicza o romantykach. Historia literatury według Jarosława Marka Rynkiewicza wybudziła różne reakcje, od aplauzów po całkowitą negację. Tutaj właśnie mówiłam o reakcji pewnego uniwersyteckiego specjalisty romantyzmu, który dosłownie odchorował książkę Żmud. Pomyślano też autora o nadinterpretację, o to, że idzie szlakiem swoich własnych szalonych pomysłów, że nie szanuje po prostu faktografii, ale to nie jest prawda, bo książki autora Żmuda są bardzo dobrze zakorzenione w sferze faktyczności, są oparte na dokumentach, różnych świadectwach z epoki, tylko że autor pokazuje, iż te świadectwa to także opowieści, które interpretują po swojemu świat, które zawierają w sobie różne wątki. Zderzają ze sobą różne świadectwa, no, uczy nas także czujności wobec dokumentów historii. Z dzisiejszej perspektywy patrząc, z perspektywy właśnie dzisiejszych metodologii, dzisiejszych pomysłów na uprawianie historii, literatury czy w ogóle humanistyki, wiemy, że tak naprawdę dyskusja o interpretacji i nadinterpretacji nie ma sensu, ale wiedząc o tym, ja zawsze przywołuję zakończenie książki Umberto Eco i innych autorów pod tytułem Interpretacja i nadinterpretacja. Książki, którą kończy taka oto refleksja Umberto Eco. Umberto Eco pisze tak. Tak naprawdę, oczywiście możemy mnożyć wyznaczniki interpretacji i nadinterpretacji, ale w istocie czasem trudno je odróżnić. Natomiast bardzo łatwo jest zrobić jedną rzecz, mianowicie odróżnić złą interpretację od dobrej interpretacji dzieła literackiego. I tak o tym myślę tylko. Zła interpretacja zachowuje się jak muł. No muł bardzo pożyteczne zwierzę, prawda, pociągowe, zwłaszcza kiedy chodzi w kieracie, prawda, i efekty są praktyczne, pragmatyczne, znakomite, ale zła interpretacja chodzi jak muł, ciągle mówi o tym samym i sprawia, że nie chce nam się w ogóle czytać literatury, o której ona mówi. Dobra interpretacja zachęca nas do tego, żebyśmy sięgnęli do tekstu, o którym mówi, żebyśmy jeszcze raz postawili jakieś nowe pytania, żebyśmy właśnie zobaczyli ten utwór w świetle jakichś nowych wątków, w konstelacji różnych kulturowych sytuacji. Więc myślę, że historia literatury według Marka Rynkiewicza to właśnie jest ta historia literatury, która nam każe wracać i czytać, bo najgorsza jest historia literatury, która zagłusza autora i który sprawia, że nikomu się już nie chce o nim mówić. I gdyby to wszystko podsumować jednym zdaniem, to moje krótkie wystąpienie, powiedziałabym, że historia literatury, zwłaszcza wieku XIX, bo dla Jarosława Marka Rynkiewicza, to jest taka historia, która pokazuje, że każda epoka kryje w sobie odpowiedź na pytania, których jej jeszcze nie postawiliśmy. Dziękuję bardzo.